Witam was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, ja nie wychowałem się w rodzinie chrześcijańskiej. Nie byłem też chrześcijańskim ojcem dla moich dzieci. Moje dzieci mnie pamiętały już od urodzenia jako faceta, który pił. Jedno rozwalone małżeństwo, jeden rozbity konkubinat i poranione dzieci. Przekręty, oszustwa, różne dziwne rzeczy. To był mój świat. To były moje mądrości, to był mój sposób na życie. Jak nie dawałem sobie rady sam w wychowywaniu dzieci, miałem taki okres, to po prostu zamykałem je w domu i jechałem na imprezę. Przychodziłem rano, nie wysyłając ich do szkoły, bo pieniądze na jedzenie były przepite, przepalone. Niepopłacone rachunki, ucieczka z dziećmi. Kochałem je po swojemu, ale one nie wiedziały, co to jest miłość. Po prostu nienawidziłem siebie. Za każdym razem mówiłem, że będzie inaczej, że nie będę już pił, ale nienawidziłem siebie. Nie dawałem rady. Swoimi sposobami to się to kończyło albo kolejną awanturą, albo gdzieś kolejną nocą przespaną na melinie, bo i tak bywało, mieszkaliśmy wtedy w Bochni. Po przyjeździe do Krakowa, po ucieczce z Bochni do Krakowa, wziąłem w swoje ręce, znowu w swoje ręce życie, znowu jakieś handle nielegalne i po prostu przy kontroli policyjnej do ciatki. Nie było to dużo, było to 3 miesiące, ale była to kolejna odsiadka, z tym, że przelicznik wtedy miałem za grzywnę 100 zł. Wiecie, i nie wiedziałem dlaczego, dziwiłem się bardzo, dlaczego nie został mi odwieszony wyrok. Bo normalnie to powinienem mieć wyrok odwieszony. Wyszedłem na wolność, już nie miałem gdzie wracać. Bożenka z dziećmi poszła do mieszkania po swoich rodzicach. Ja po prostu znalazłem się na ulicy, nie mając oczywiście żalu do niej żadnego. Bo ja nie mogłem jej nic zaoferować. Co ja jej mogłem zaoferować? Następne przepite rzeczy, następne jakieś nielegalne pieniądze. I tym sposobem znalazłem się na ulicy Pawiej 5. Zaznaczam szczególnie ten adres, bo potem powiem, o co chodzi, jaki jest dobry Bóg. Na ulicy Pawiej 5 była ogrzewalnia dla mężczyzn w Krakowie, gdzie można było tylko się rzeczywiście ogrzać o godzinie 20 wieczór do 6 rano. Oczywiście trzeba było być w stanie trzeźwym. Ja byłem mistrzem w kombinowaniu, więc jak piliśmy, to dzwoniłem, że to jakiś dziadek, jakiś babcia, jakiś wujek. Gdzieś coś się wydarzyło, musieliśmy zostać. I tym sposobem unikaliśmy wyrzucenia z tej ogrzewalni. Ale przyszedł kiedyś taki, no to już jest mój brat, on już jest u pana, brat Tomek, i powiedział: Jurek, mam takiego gościa, policjanta, który może załatwić pracę, czasami da nam jakieś kanapki, nosił kanapki na dworzec. On gdzieś tam ma jakąś księgarnię. Poszliśmy, tej księgarni już nie było. Dowiedzieliśmy się, że dostali pokój, piętro na ulicy Zamkowej. Poszliśmy na ulicę Zamkową i tam zaczęła się moja przygoda z Bogiem. Wiecie, najpierw mi głosiła Ilonka. Przyszła z Bożym Słowem, powiedziała, że to jest słowo dla ciebie. To był werset, który pamiętam. To był Psalm 4, werset 9. Bo Ty, Panie, sprawiasz, że spokojnie się ułożę i bezpiecznie będę mieszkał. To był werset, który mi dał łóżko. Już byłem spokojny. Ale po moim pierwszym wyjściu z Zamkowej, jak mi Ilonka głosiła o przebaczeniu, ja byłem osobą, która drwiła z Boga. Jakie tam przebaczenie?
co ona może wiedzieć? Znaczy, kogoś zabiję i Bóg mi przebaczy? Ale był ze mną jeden brat, który powiedział do mnie tak. Mówi: Jurek, to jest kościół zielonoświątkowy. Tam się nie da grać. Nie da się ich oszukać. Wiecie, i on miał rację. On grał i jego już nie ma wśród osób wierzących. I ja go absolutnie nie potępiam, bo się modlę o niego. Był moim bratem, jest moim bratem w Chrystusie. Pogubił się chłopak po prostu. Wiecie, kochani, i zacząłem przychodzić na Zamkową, ale zrobiłem jeszcze taki myk, taki mój stary myk. Mówię: Jurek, ja bym może tu mieszkał, bo tam na tej ogrzewalni, na tej noclegowni to nie pozwalają mi Biblii czytać. On mówi: dobrze, zostań. Oczywiście wiedział, że ściemniam, bo na Zamkowej powstała szkoła ściemniania Jerzego K. Była taka szkoła. Moja córka się do dziś ze mnie śmieje. Wiecie, kochani, ale zaczęła się przygoda, która zaczęła zmieniać moje życie. Pamiętam dzień, bo tego się nie da nie pamiętać, jak oddałem życie Chrystusowi. Byliśmy w kościele, w zborze Betlejem. Przede wszystkim zobaczyłem nową rodzinę. Był taki okres, był moment, że spytali nas bracia, czy nie zostaniemy dłużej, nie? Dlaczego wychodzimy wcześniej? A Jurek mówi, że oni mieszkają na ogrzewalni i muszą być o 20:00. To wtedy masa głosów się odezwało, to my was odwieziemy. Wiecie, zobaczyłem rodzinę. Zobaczyłem, że jest ktoś, kto mnie kocha, kto mnie po prostu toleruje. I pamiętam, ten dzień była śpiewana pieśń: Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm. Właśnie z tym bratem, który mówił, że nie da się grać przed Bogiem, wybiegliśmy do przodu, ja tyle nad ziemią. Pamiętam to naprawdę, ale wiecie, człowiek ma takie jeszcze ciągotki, że chciałby przed kimś ważnym oddać życie. Więc ja skakałem tak koło pastora, żeby mnie zobaczył, a on mnie nie widział. Zobaczył mnie inny brat. I aleluja. I wracaliśmy właśnie z Arturem na Zamkową, to tak jak mówię, tyle nad ziemią, taka radość była w nas. Ten ciężar został zrzucony. I moim marzeniem, bo Bóg wkłada marzenia w nasze serce, było to, żeby moje dzieci biegały na szkółkę, żeby Bożenka przychodziła do kościoła. Wiecie, zacząłem do nich jeździć, ale już wiedziałem, że patrzą na mnie inaczej. Już nie paliłem, nie przeklinałem, nie piłem piwa, które kochałem. I zwiastowałem Jezusa. Jeszcze był taki moment, który potem dziecko powiedziało, że jeszcze był moment, że wtedy piłem, że brałem je na piwo i zwiastowałem im Ewangelię. I Jolka powiedziała, to dla mnie takie było coś nie tak. No, pijesz piwo i mówisz o Jezusie. No. Ale już człowiek był taki gorący. Mówić i mówić. Oczywiście Bóg mi dał wolność, uwolnił od tak. Zabrał papierosy, zabrał alkohol i zabrał przekleństwa. Z papierosami to było trudno. Ale ja tu dzisiaj właśnie opowiadałem, że jak ktoś powiedział: bracie, będę się modlił o to, żebyś był wolny, to Bóg mi pokazał, że ja nic nie robię, a ktoś coś robi. I powiedziałem: nie. I rzeczywiście jestem naprawdę wolnym. I wierzę, że to też było świadectwo żywego Boga dla Bożenki. Bo Bożenka i moje dzieci wiedziały, że ja za papierosa to bym zrobił wszystko. Wiecie, i ta przygoda się zaczęła. Zawarłem przymierze przez chrzest wodny. 3 razy przychodziłem, kochani, na katechumenat. Drugim razem byłem już wolny i nie dopuszczono, nie zrobiono chrztu. Ja byłem oburzony. Jak to jest? Bóg wiedział, co robi. Przyjechałem tutaj, na Dzisk Umienia. To był mój pierwszy wyjazd. Pamiętam, jak dzisiaj w tamtej sali mieszkałem, co dzisiaj. Kochani, usługiwał pastor Kmiecik. Pamiętam, jak mówił: zostaw swoją świnię Jezusowi. Mówił o wypędzeniu legionu demonów z opętanego. Potem pastor Lubera się nazywał, tak? Mówił o przebaczeniu, mówił o grzechu. Ja wtedy zobaczyłem, że nie wyznałem jako grzech horoskopów, czytania horoskopów, taki niby nic, i konkubinatu. Kochani, już wróciłem do Krakowa wolny. Ale każde świadectwo, jakie tutaj było mówione,
no chłonąłem. Tak jak mówiłeś, bracie, miałem maskę. Ja taki twardziel, na co mi, co oni tu gadają. Ale moje serce wyło, płakało, bo ja też tak chciałem. Też tak chciałem, żeby mi Bóg oddał rodzinę, żebym nie pił, żebym nie palił. I ja wierzę, bracie, siostro, że twoje serce krzyczy. Że twoje serce krzyczy. Bo nie wierzę, że jako Boże stworzenie chcesz żyć w grzechu. I już będę kończył. I kochani, i Bóg włożył też w serce, w moje serce miłość do osób poranionych, do pogubionych, do zniewolonych. Jakby mi, jak dzisiaj pastor Zygmunt mówił, że jakby mu ktoś kiedyś powiedział, że będzie pastorem, to nie wiem, co by mu zrobił. Ja tak samo, jakby mi kiedyś ktoś powiedział, że będę pastorem, to bym normalnie powiedział, facet, jesteś naćpany, pijany i zmień lekarza. Ale taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Kochani, szczególnie mówiłem o ulicy Pawiej 5, o tej ogrzewalni, tam co nocowałem, bo Bóg mi pozwolił prowadzić krakowski kościół uliczny na tamtym miejscu. Jest dobrym Bogiem. Wyrywa ludzi z dworców, z pustostanów. I dzisiaj 90 osób, które przywieźliśmy z moją żoną i z bratem Markiem, to są osoby z kościoła ulicznego. Są osoby, które zaufały Bogu. Mamy jedno małżeństwo, które się pobrało dzięki Bożej łasce. Bóg jest dobrym Bogiem. Ja wierzę w to, że będzie zmieniał życie każdej osoby, która jest tu obecna. Ja bym mógł tak mówić, jak tu dzisiaj siostra mówiła, mówić i mówić o Bożej łasce, o Bożych cudach. Niech wam dobry Pan Bóg błogosławi. Chłopaki mnie zawsze gonią, mówią, że w oryginale jest Bóg nam błogosławi. Bóg nam błogosławi. Amen.